Cześć wszystkim, z tej strony Vanji. Witam was bardzo serdecznie w grze Royce. Zacznę od tego, że do końca nie jestem pewien, jak się wymawia tą nazwę. Pisze się Reus, czy czyta się Rus, czy Royce, czy po prostu Reus. Tego nie wiem, jeżeli to wiecie i czujecie się w jakikolwiek sposób urażeni, obrażeni albo zdyskryminowani, że źle wymawiam tą nazwę, to szczerze mówiąc to mam to w dupie, ale jeżeli chcecie mnie poprawić, to zróbcie to, może czegoś się w końcu nauczę. Ok, w tym filmie pokażę wam podstawy tej gry i postaram się przybliżyć podstawowe jakieś, nie wiem, sztuczki, techniki albo po prostu informacje o interfejsie. Po pierwsze, mamy do dyspozycji czterech gigantów, którzy mogą robić różne rzeczy. Ten wielki niebieski zajmuje się głównie robieniem wody, ten drzewiec pod numerkiem 2 może jest głównie od lasu i tych spraw. Może robić roślinki i to w sumie tyle. Ten tworzy góry i pustynie, a ostatni, bagienny, tworzy bagna. Bagna i las mogą powstać tylko i wyłącznie przy oceanach, więc jeżeli chcemy stworzyć właśnie teren bagienny albo leśny, to musimy mieć gdzieś w pobliżu zbiornik wodny. Jeszcze ciekawostka, jak stworzymy pustynię w okolicy wody, to woda nawodni pustynię i pustynia stanie się lasem. A jeżeli wcześniej na przykład było jakieś plemię pustynne i postawimy zbiornik wodny, to plemię pustynne po nawodnieniu wody stanie się automatycznie plemieniem właśnie leśnym. Dobra. Zacznijmy od interfejsu. W lewym górnym rogu, jak widzicie, jest kilka różnych ikonek. Te to są po prostu achievementy, które możemy odblokować. Ta ikonka oznacza, że jest dostępny nomad. Nomad jest to coś w stylu pierwszego osadnika. Jest to taki osadnik, który założy naszą wioskę. Zależy od tego, czy leśną w lesie, bagienną na bagnach, no i pustynną na pustyni. Nomad zawsze osiedli się niedaleko surowców naturalnych. To znaczy, jeżeli będzie gdzieś surowiec naturalny, czy to zwierzę, czy to ryba, czy to cokolwiek innego, czy to jakiś kruszec, tak jak widzicie, postawi on wioskę. Jeżeli surowce znajdują się w obszarze wioski, to nowa wioska nie może powstać za pomocą tych surowców. Co dalej? Tutaj mamy znacznik prosperity, czyli dobrodziejstwa. Dobrodziejstwa, raczej dobrobytu. Na dobrobyt składają się trzy czynniki. Po pierwsze pożywienie, po drugie majętność, czyli te wszystkie pieniądze, kurczę i tak dalej, droga zwierzyna, no i technologia. I w tym miejscu pokazane jest dobrodziejstwo, a raczej dobrobyt, nie wiem, cały czas mylą mi się te słowa. Pokazany jest dobrobyt łączny ze wszystkich wiosek. A jeżeli chcemy poznać dobrobyt poszczególnej wioski, musimy po prostu na nią kliknąć i będzie on podany w tym miejscu. Dalej. Tutaj mamy przycisk, dzięki któremu możemy zobaczyć wszystkie wioski, które znajdują się pod naszą opieką. Kolejny przycisk pokazuje wszystkie struktury, które musimy wznieść, a raczej które mamy możliwość wznieść. Ten pasek będzie z czasem malał, bo na każdą strukturę mamy ograniczoną liczbę czasu. Tutaj w tej chwili nie mogę tego kliknąć, bo to są pokazane wojny. A to nawet nie pamiętam, co to jest. A, to jest oczywiście, to są ambasadorzy. Jeżeli zrobimy projekt, na przykład tutaj ten granary, czyli coś tam do mielenia ziarna, to, czyli młyn w sumie, to dostaniemy ambasadora leśnego, czyli za pomocą takiego ambasadora możemy dokonać ulepszeń naszych gigantów. No ale do wszystkiego dojdę w swoim czasie. Odpauzuję teraz. Zobaczmy, co chce od nas ten młyn. Młyn chce 30 punktów, 30 sztuk jedzenia. Jedzenie to najprościej pozyskać właśnie w lesie za pomocą roślin. I dlaczego jest warto wznieść te konstrukcje? Konstrukcje warto jest wznosić, ponieważ dają one bardzo dużo surowców, czy to właśnie jedzenia, czy to technologii, czy to pieniążków. I tutaj jest napisane, że dostaniemy 15
punktów jedzenia za każde zwierzątko, które jest na terytorium tej wioski. A więc dobra, zabieramy się w takim razie do robienia jedzenia. Zrobimy sobie jedną kurkę, tam co tam powstanie, a nie, kurczaki powstaną. W lesie powstaną jako pierwsze kurczaki. Podejdziemy gigantem, zrobimy. No i w tym momencie mamy już 36 punktów właśnie jedzenia dostępnych w tej wiosce. One będą rosły z czasem, teraz jest wykorzystywane 5, ale co chwila ta wartość się zwiększa. No dobra, czekajcie, zrobię tutaj w okolicy trochę większe terytorium do popisu. Ok. I w momencie, kiedy to osiągnie wartość 30, dostaniemy ambasadora. Jeszcze powiem wam o symbiozie. Symbioza jest to... Dzięki symbiozie... No symbioza jest to ogólnie taka sytuacja, kiedy dwa różne gatunki pomagają sobie nawzajem. I tutaj na przykład, jak widzicie w prawym górnym rogu, jest napisane, że dostaniemy 3 dodatkowe punkty jedzenia, jeżeli w okolicy tego kurczaka, w zasięgu tego kurczaka, czyli w zasięgu tego paska, który tutaj widzicie, znajduje się jakaś tam porzeczka. No i że porzeczka jest sobie tutaj, to dostajemy dodatkowe 3 punkty jedzenia. Dalej, tutaj symbioza, ten potrzebuje albo truskawkę, albo drzewko jabłkowe, żeby dostać dodatkowe 10 punktów jedzenia. Możemy też zobaczyć wymagania, że na truskawkę potrzebujemy lesser leaf aspect, jest to to. A więc, dobra, klikamy cyk, robimy sobie jedzenie, dodajemy leaf aspect. Klikamy na ulepszenie truskawki. Mamy truskawkę. Następnym ulepszeniem, jakie potrzebujemy, jest Protein Food Aspect. A więc szukamy tego i znajdujemy to tutaj. Okazuje się, że żeby dostać Fruit Aspect, musimy mieć ambasadora leśnego na gigancie leśnym. W tym momencie skończyła się budowa naszego projektu i dostaliśmy ambasadora. A więc każemy gigantowi go podnieść. I teraz mamy dostępny Fruit Aspect. Dodajemy do naszego jedzenia. I okazuje się, że nadal nie możemy zrobić gruszki. Dlaczego? Ponieważ jest potrzebny Protein Fruit Aspect, czyli ten lepszy aspekt, a na razie posiadamy tylko pomniejszy, czyli lesser. Im więcej nasz gigant będzie tworzył danej rzeczy, na przykład poprawiał właśnie jakość tych jabłuszek czy czego tamkolwiek, to tym większa będzie jego moc. Ewentualnie im więcej ma na sobie ambasadorów, tym jego moc też jest większa. Dobra, to lecimy dalej. Co chce na przykład ta wioska? Ta wioska potrzebuje 15 technologii, 5 jedzenia, specjalizacja, 10 taka za każdą roślinkę. A więc... Zrobimy roślinkę tym gigantem, cyk, podchodzimy roślinką, znaczy podchodzimy roślinką, podchodzimy gigantem i sadzimy roślinkę i po zasadzeniu jej powinniśmy mieć już wystarczająco dużo wszystkich surowców, aby zaspokoić potrzebę tej budowli. Oczywiście musimy to trochę poprawić. Tutaj jak widzicie na przykład możemy mieć pomidory albo pineapple, czy jakiś ananas chyba. Tak, ananas. Ananas. I tworzymy, mamy papaję nawet, która daje nam całkiem sporo punktów pożywienia. No i jak widzicie w lewym górnym rogu mamy pokazaną ikonkę, że mamy dostępnego nomada, ale nie ma żadnych surowców naturalnych, które nie są pod kontrolą
żadnej wioski, więc ten nomad będzie w tym miejscu aż do końca gry. Chyba że postawimy kolejne surowce w dowolnym miejscu, oczywiście poza terytorium jakiej wioski. Postawimy to tutaj, żeby te wioski miały miejsce się rozprzestrzeniać. A właśnie, kolejna sprawa. Wioski się rozprzestrzeniają. Im więcej mają tego dobrobytu, tym bardziej poszerzą się ich granice. I jak zauważyliście może wcześniej, ta wioska miała granicę chyba odtąd dotąd, a teraz już wybiega całkiem daleko. Znaczy, to jeszcze nie jest daleko, no ale już dalej niż było na początku. Jeszcze jak zastanawiacie się, co daje któremu gigantowi, który ambasador, to właśnie wszystko jest napisane tutaj. Ewentualnie, jeżeli klikniecie sobie, będziecie klikać kolejno każdego z gigantów i będziecie najeżdżać na ambasadora, to będzie wam pokazane, która umiejętność się ulepszy. Będzie to pokazane za pomocą tej złotej strzałki z plusikiem. No i powiem wam tak, na początku według mnie najlepiej iść właśnie w fruit aspect, czyli ten aspekt owocowy, i w herd aspect, czyli aspekt stadny. I tak też zrobimy w tej chwili, bo aspekt stadny po prostu daje ulepszenia dla zwierząt. Czyli możemy zwierzęta łączyć tam, znaczy zrobić stada z jakichś zwierząt. Za chwilę wam to zresztą pokażę, bo już mój gigant wodny przemierza sobie w stronę ambasadora bagiennego i będę miał ten aspekt stadny odblokowany. Też swoją drogą, na początku nie róbcie zbyt wiele tych wiosek, bo po prostu nie połapiecie się w tym wszystkim. Nie tyle nie połapiecie się w wioskach, co nie połapiecie się w tych wszystkich konstrukcjach, które trzeba wnosić. Po prostu gigantów mamy tylko czterech. Jeżeli będziemy musieli biegać wokoło tej planety i cały czas będziemy musieli robić 10 rzeczy w 5 różnych miejscach naraz, to po prostu nie będziemy nad tym wszystkim panować. Szczególnie w tych krótkich erach, takich jak ta, która trwa tylko pół godziny. A więc stwórzcie sobie właśnie tam, powiedzmy, 3-4 wioski, tyle na początek wystarczy. Jak bardziej ogarniecie tą grę, to róbcie ich więcej. Też dobrze jest mieć właśnie wioski, po jednej wiosce z każdego z każdej frakcji, to znaczy jedną pustynną, jedną leśną, jedną bagienną, ponieważ dzięki temu będziemy mieli dostępne wszystkie ulepszenia dla naszych gigantów. Dobra, zobaczmy, czego chcą oni od nas w tej wiosce. No, oni chcą po prostu kasy. A tutaj oni dają 15 kasy za każde minerały, które tutaj są. No to stworzymy minerały. A, swoją drogą, zobaczcie, symbioza. Tutaj na przykład dla kwarcu w symbiozie jest po prostu kolejny kwarc. Czyli jeżeli dwa kwarce stoją koło siebie, to dostaniemy 8 technologii i 8 dobrobytu. Ale jeżeli przejdziemy do... Jeżeli użyjemy aspektu szlachetności na kopalni i zamienimy ją w kopalnię topazu, to symbiozą dla topazu będzie roślina stojąca koło tej kopalni. Więc to musicie uważać właśnie na to, żeby nie postawić na przykład rośliny koło minerałów, a potem się okazuje nagle, że potrzeba zwierzęcia koło minerałów. Tak samo ze zwierzętami. Jeżeli zwierzę się zmienia, to jego symbioza także się zmienia. Więc to jest rzecz, na którą musicie zwracać uwagę. A swoją drogą właśnie ten aspekt szlachetny to jest też dość istotna. Dość istotne ulepszenie, przynajmniej dla giganta kamiennego. Jeżeli chodzi właśnie o ulepszenie gigantów, to w tym wodnym najlepiej sobie na początku odblokować herd aspect, czyli ten aspekt sadny. W gigancie leśnym fruit aspect, czyli aspekt owocowy. W gigancie kamiennym najlepiej szybko pójść pod aspekt szlachetny, a w gigancie bagiennym najlepiej pójść pod aspekt reakcyjny, ponieważ to jest właśnie do ulepszania minerałów, które dają nam technologię.
No i podnosimy gigantem kamiennym, kamiennego ambasadora. No i mamy Noble Aspect. Czyli ten szlachetny aspekt odblokowany. Tak więc możemy sobie uszlachetnić te złoża. Aczkolwiek no, musicie się zastanowić, czy opłaca wam się potem zamieniać te złoża na lepszą kopalnię. Mi w tej chwili to się zupełnie nie opłaca, więc też nie będę tego robił. Dobra, budowa wiatraka. No i to jest dokładnie tak samo jak przed chwilą. Potrzebujemy 100 sztuk jedzenia i 4 sztuk technologii. A więc po prostu podchodzimy gigantami i zabieramy się do dzieła. Będziemy zaraz robić jedzenie. No i to są tak naprawdę podstawy tej gry. To już wszystko, co powinniście wiedzieć na sam początek. Resztę będziecie mogli się dowiedzieć albo z kolejnych moich filmów, bo zamierzam zrobić ich więcej z tej gry, ponieważ ta gra naprawdę bardzo, bardzo mnie wciągnęła. Albo po prostu będziecie mogli odkryć je sami. Tak więc to na razie by było na tyle. Jeszcze wam pokażę, dokończę sobie tę erę i pokażę wam zakończenie. Dobra, jestem już pod koniec gry. Jak widzicie, tutaj pojawił mi się znaczek wojny. To znaczy, że to Tridam, cały tribe, który jest tutaj, znajduje się w stanie wojny. I tutaj też jest oznaczone w tym miejscu. The village is at war banner click. Czyli sztandar wojenny, wojna, bijemy się i te sprawy. Dobra, powoli zbliżamy się do końca. Zostało już 47 sekund do końca gry. No i w sumie powinienem o tym powiedzieć na początku, ale mi się trochę zapomniało. Gra ogólnie trwa 30 minut i zaczyna się od tego, że nasze giganty się budzą ze snu. I po 30 minutach, czy tam po 120, jeżeli wybierzemy inną erę, w każdym razie teraz wybrałem 30 minut, więc po 30 minutach giganci wracają z powrotem spać. I po właśnie 30 minutach, gdy upłynie ten czas, będziemy mieli jeszcze dodatkową minutę, podczas której te giganci będą w losowych momentach zasypiali. I zaraz powinna, tak, pojawić się informacja 3, 2, 1. To jest taka podpowiedź, której sobie nie wyłączyłem, bo jest dość przydatna. Pokazuje mi, kiedy giganci idą spać i jest tu napisane, że właśnie została mi minuta i jeżeli będę miał trochę szczęścia, to przez tą minutę będę mógł tymi gigantami jeszcze coś osiągnąć. W każdym razie, no, czasu zostało już niewiele i tak naprawdę już w tym momencie gry, jeżeli czegoś nie zrobiliśmy, to prawdopodobnie i tak nie zdążymy tego zrobić. No i teraz pozostaje nam tylko czekać, aż nasi giganci po kolei będą zasypiali. I tak jak mówię, dzieje się to w losowych momentach do minuty. Widzicie, już usnął jeden drzewiec i zaraz powinna usnąć cała reszta. O, teraz ten kamienny coś zaczyna się nie... A nie, on jeszcze nie idzie spać. No w każdym razie zaraz usnął, gra się skończy i będzie małe podsumowanie, to ile będziemy mieli napisać, które achievementy, czyli te osiągnięcia odblokowaliśmy i takie tam różne pierdoły. Dobra, jeszcze tylko ten nie śpi, idź spać, idź słodko, no dobra. No i tak jak mówiłem, w tym momencie no nie przyłożyłem się ani trochę, więc nie dostałem żadnych osiągnięć, a te najbardziej podstawowe mam już za sobą. No i może mamy dwie opcje do wyboru. Pierwsza to zakończenie gry i wyjście do menu, a druga opcja to kontynuowanie free play, czyli kontynuowanie w tym trybie piaskownicy, czyli możemy dalej kontynuować przygody w tym świecie, możemy dalej sobie budować, tylko że już nie odblokujemy żadnego osiągnięcia, ani nie przejdziemy do następnego poziomu. I właśnie tym różni się ta piaskownica od normalnej ery 30, 60 albo 120 minutowej, którą graliśmy przed chwilą. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeżeli tak, to komentujcie. Jeżeli nie, to też napiszcie, co wam się nie podobało. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć, pozdrawiam was serdecznie. Do usłyszenia.